Dobra, widzowie. Dla mnie ten haker jest fake. Tak, fake. Bo ten typ ma nawet swój kanał. Nie rozumiecie tego? I on odlicza do dni. Więc teoria jest taka, że w 1 lipiec koniec Robloxa dla mnie. Ale dla mnie jest to fake. Przedstawiam wam 5 wyjaśnień, że to fake. Nie wiem, czy to prawda, ale okej. Jeden. To po pierwsze, ten haker by już zrobił dawno ten atak hakerski, ale mu się nie chce, bo chce zawsze... Nie no, żartuję, bo on chce, żebyśmy chcieli użyć ostatnie dni Robloxa, ten haker. Tak, to jest dla mnie pierwsze wyjaśnienie, że to jest trochę fake. Ale jak to się nie uda, bo... To się nie uda, bo Roblox ma armię! Armię banerów. Tak. To jest armia banerów. Dwa. Nawet ten typ już został bana, bo on ma opis treść usunięta, ale to jest fake, ta treść usunięta. Więc ten typ może powrócić, ale ja to nie wierzę, bo tak jak mówiłem, Roblox to perfur armia. Tak. Trzy! Cztery! To fake! 5. Nic. 6. Zostaw lajka i suba. Wyjaśnienie 69. Pa.